Panie ministrze, przyjemność po raz kolejny uczestniczyć w rali Prawo Przedsiębiorca. Dziękuję organizatorom tej uroczystości oraz kolejnej jest to uroczystość bardzo udana. Chcę serdecznie podziękować panu powierzchowi za to wyróżnienie przez wydawnictwo Rzeczpospolitej. Ten kalendarz, który wspólnie wydaliśmy, Rożynki, Kresko Górskie i inne wydawnictwa na pewno jest potrzebny, dociera do rolników. Chciałem też pogratulować tym wszystkim, którzy dzisiaj zostali wyróżnieni i jak rozumiem jest to ważne, bo w roku spotkali się ciężkiej pracy w rolnictwie, w gospodarce. Przychodzi czas podsumowań i te nagrody jeszcze raz serdecznie gratuluję. Rok temu spotkaliśmy się tutaj, mówiłem o tym, co robimy i też jest dzisiaj okazja, aby kilka słów jeszcze dłużając powiedzieć, jakie są nasze najważniejsze działania i jakie mamy zamiary na rok przyszły. Ten rok, jak wiemy, był bardzo trudny w rolnictwie. Mieliśmy klęski, nawałnice czy przyrost. Tutaj rząd wiele możliwości przeznaczył środki na zrekompensowanie tych strat. Teraz wnioski będą przygotowane do końca października. 350 milionów złotych jest w trakcie wypłaty na konta rolników. Główne działania prowadzimy w pięciu obszarach. Pięć obszarów to po pierwsze gospodarowanie ziemią i nieruchomościami Skarbu Państwa. Po ponad półtora roku oceniamy, że te rozwiązania, które były przyjęte dotyczące obrotu ziemią państwową, one są dobre. Zahamowaliśmy spekulacje, zahamowaliśmy nielegalny obrót ziemią i teraz przed nami kolejny krok wprowadzenie ustawy o sytuacji rolnej. To jest ustawa, która kompleksowo odniesie się do pozycji rolnika, do jego uprawnień, do sposobu organizacji w świetle artykułu 23 Konstytucji. Drugi obszar bardzo ważny, jeśli nie najważniejszy w rolnictwie, to poprawa opłacalności produkcji. W ciągu tych dwóch lat możemy powiedzieć, że te działania wspólnie podejmowane przez ten sukces, który Państwo odnosicie, zależy od Państwa rolników, to jest tylko wspieranie i przygotowanie takich rozwiązań, które wspierają czy to działalność rolniczą, czy działalność, jeśli chodzi o przedsiębiorstwo. Podejmowaliśmy tutaj działania, jeśli chodzi o rynki rolne, o relacje z Komisją Europejską, o finansowanie, dofinansowanie rolnictwa ze środków krajowych czy europejskich. Drugi obszar, który też jest dla nas ważny, to jest sprawa poprawy jakości życia na obszarach miejskich. Przyjęta strategia powiązanego rozwoju i inne dokumenty rządowe, działania związane z pomocą socjalną, wszystko to w naszej ocenie powoduje, że następuje poprawa jakości życia na obszarach miejskich. Ten kierunek wynikający z strategii odpowiedzialnego rozwoju będziemy realizowali. Trzeci obszar to jest przedsiębiorczość i kapitał ludzki na obszarach miejskich. To jest dla tych, którzy zajmują się gospodarką najważniejszą. Poza rozwiązaniami organizacyjnymi, jak akta biznesu, czy stosowaniem instrumentów wsparcia w zakresie programu rozwoju obszarów miejskich, czy innych programów Unii Europejskiej, jest możliwość rozwijania swoich przedsiębiorstw. No, tutaj mowa o innowacjach. Ten rząd w ramach tej nowej strategii stawia na innowacje, a my w ramach resortu mamy trzy programy, które będzie można wykorzystywać na rozwój, na naukę, na wprowadzanie innowacji. Mówię tutaj o programie Rozwój, Horyzont 2020 czy Europejski Program Inwestycji. Zachęcamy do korzystania z tego naszej służby, Agencja Restrukturyzacji, czy też resortu. Tutaj są przygotowane także doradztwo rolnicze do tego,
administracja. I tutaj, tak jak mieliśmy w programie, doprowadziliśmy do tego, że w Polsce są dwie instytucje, agencje, które realizują pomoc dla rolników i dla przedsiębiorców, które mówię tutaj o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która jest agencją płatniczą, czy też krajowym ośrodkiem wsparcia, które 1 września funkcjonuje. To będzie docelowa, rozwojowa agencja, która będzie, mam nadzieję, bardzo przydatna, rolnikom. I ten obszar, który przed nami, to jest sprawa przyszłej perspektywy finansowej i ustalenie warunków wspólnej polityki rolnej. Podjęliśmy tutaj współpracę z organizacjami, z przedsiębiorców. Ostatnio szczególnie jest współpraca ze Stowarzyszeniem Producentów Mięsa Domowego. Przygotowujemy program operacyjny. Chcemy taki program przygotować dla tych głównych rynków rolnych, ale też dla rynków mniej, powiedzmy, kapitałochłonnych, ale potrzebujących pomocy często związanej z prawem. I te negocjacje, one są bardzo ważne w tej sytuacji, jaka jest w Europie. Widzimy nieprzychylność do rządu polskiego, ale mam nadzieję, że uda się wynegocjować takie warunki, które pozwolą nam nasi producenci rolnictwa konkurencyjni. I tutaj chcę jeszcze pochwalić uczelnię, które dzisiaj odbyły się w Warszawie, Rowa dla Sukcesu, gdzie nastąpiła wymiana pomiędzy wykładowcami, studentami, też rolnikami, czy też przedsiębiorcami. To jest ten kierunek, który trzeba kontynuować. My jako administracja